Tobie cuda nie wyjdę. Prawie przez 3 miesiące spotykaliśmy się każdej soboty tutaj w Różanym Ogrodzie po to, aby spotkać się z dziećmi. Warsztaty, koncerty, warsztaty aktorskie, muzyczne, plastyczne i wiele, wiele innych atrakcji. To wszystko było skierowane przede wszystkim dla najmłodszych. Różanka dzieciom. Ja to sama narysowałam. Witajcie, nazywam się Jazzman. Pokazujemy dzieciom, co to jest jazz, z czym może im się kojarzyć. Wolny weekend, wolną sobotę. Przychodzimy coś plastycznego wykonać. Myślę, że to po prostu rozwija wyobraźnię i też uczy tego, że można w jakiś materiale odwzorowywać rzeczywistość. Naprawdę super. Pierwszy raz jestem. I to mi się podoba. Piękne otoczenie, wrażenia estetyczne z przyrody, wrażenie estetyczne z pracy dzieci. Dziecko zabawę ma, ja se leżę. Idealny konglomerat czynników. Super! Wow! Trzeba ćwiczyć, żeby kręcić talerzykiem. Całe lato, każdą sobotę, my przychodzimy, kiedy tylko możemy. Przygotowujemy elementy, które zostaną użyte za sekundę już w spektaklu. Maski, kostiumy, scenografię. Będziemy robić koncert. Tak, to na przedstawienie się też szykujemy. Pewnie, że wiem, tak na górze, na górze. Pokryj się maczakiem. Stoję do końca, żeby dokończyć tą bajkę, mam jedno więcej do opowiadania. Ja się bardzo cieszę, że Różanka ożyła i że dzieci mają możliwość kreacji twórczej w wakacje. Trochę maluszek już nam do spania się szykuje, ale mimo wszystko jest cudnie. Dwie starsze dziewczyny bawią się świetnie. Poznajemy się. Osoby, które chodzą stale, poznają się z widzenia, poznają swoje dzieci nawzajem. Integrują takie imprezy. Uśmiechnięte buzie, radosne twarze, to wszystko się tutaj działo. To był niesamowity projekt. Tego ci nie da opowiedzieć, to po prostu trzeba było zobaczyć. Zapraszamy w przyszłym roku. Naprawdę warto. Do zobaczenia.